dobra z tymi lodami, co? No, no wiesz, niektóre babki tak reagują, jakby to nie wiem co było. No, kurwa, beka i chuj, nie? O. Im starsza, tym bardziej zrażona była chyba. O. Los będzie nam sprzyjał, kompanie. Wiesz co, przy samym lądowaniu jakieś 30 metrów musimy się bardziej rozdzielać, żebyśmy nie grzebali sobie po tych samych domkach, bo to widzę, czasami lądujemy w tym samym kupce i tak... Co to, we dwóch gramy? A trzeci? Seba? No nie, właśnie, coś się nie odjebało. Da się cofnąć? Dobra, to że musimy cofnąć zaraz, nie? No, nie wiem. Poznaj swojego czempiona. A to cofamy, tak? No, weź, bo we dwóch będziemy grali. Ja wybiorę, gdzie rozpoczniemy walkę. To we dwójkę? To dawaj we dwójkę, kurwa. Zagrałem. No, jeden chuj, szczerze. Mamy coś pierdolę w tym dostaniem. Dobra, jeszcze raz na te bagna polecimy, myślę, nie? Że powinniśmy no, bagna jest spoko. Tam chyba nikt nie poleci, chyba, kurwa. Znaczy nie, no lecam, ale jest spoko tam, bo tam jest dużo luta, nie? Dawaj. Szykujmy się do walki. Widzisz kogoś, Seba? No nie. Skauta mam, kurwa, nie chcę skauta. Runda pierwsza. O, ja mam lewe. Pierwsza krew. Następny pierścień nie jest zbyt blisko. Jest R31, to jest liście. Zabójstw. Mamy nowego lidera zabójstw. Uważajcie. Masz Ewa, tak? Dobra. Mam. Szkoda, że tu nie ma tak jak w Fortnite, że weźmiesz trzy bronie dla kogoś jedną, nie? Wiesz o co chodzi tak jakoś. No, to by mogliby też dodać, no to by się przydawało czasem. Po prostu mieć trzy bronie, nie? Ale ludzie by wtedy, wiesz, grali na przykład z dwoma shotgunami plus jeszcze zwykłą bronię. Pytanie, jakby to wtedy, wiesz, wyglądało. Czempion wyeliminowany. Czempion poległ. Czempion Polak? Co to za czempion? Osoby, idziemy powoli do tego, w stronę strefy, tak powolutku, tu są pełno domków jeszcze, wiesz? A. No, tylko że mam skauta i Ewę, musiałbym znaleźć coś zamiast skauta. Dasz radę. Wiesz co, co to jest? O, tutaj jest R31, chodź. Tutaj, Seba. To jest zajebista broń. Na złote mam naboje. Dobra, zaraz, sekundkę, bo tutaj jeszcze miałem tam robota. Minuta. Pierścień nie jest zbyt blisko. Połowa załatwiona, połowa została. Dobra, lećmy na razie. No chyba lećmy, weź sobie te parę 300, jest zajebisty. Nie widzę go. Pierścień jest daleko. W którymś domku był, kurwa, dobra. 40 sekund, ja już lecę, Seba. Dobra, ja też. Tu jest jakaś linka. Tu jest R301. Dobra, to już lecę i tak. Później najwyżej znajdę coś. Na razie ze scoutem zagram i F na blisko i tyle. Dobra. A pierwszy jest blisko w sumie. Tak? O, myślę, że dalej nie, a patrz. Tu już jest sobie prawie. Nie wiem jak tam wejść na biebrze, podórkę się tam idzie. Idę.
robić rzut? Ktoś robi rzut chyba. Zrzut zaopatrzenia. Zrzut zaopatrzenia w powietrzu. To dar od bogów. Musimy jeszcze być do siebie, nie? To pójdziesz w prawo i idę w lewo. A ja idę tutaj jeszcze są. Nie, ja idę ten. Tutaj są skrzynki, a zaraz idę do ciebie dalej. Dobra. Jeszcze sobie to coś sprawdzę. Nie kichamy. Na alkohol. Hełm tutaj. Poziom pierwszy. To jest jakaś amunicja, ale... Bruk w pobliżu. Sobato, ty zaznaczyłeś go? Nie. Wróg w pobliżu. Kto go zaznaczył? Wróg. Nowy lider zabójstw. Może ktoś celował do mnie? Mamy nowego lidera tak. Zabójstw. Uważajcie. Może? Bo jesteś Wartchem, tak? No. Ile to jest luta? Wiem, otworzyłem to dopiero, ale... Zaraz sobie idziemy chyba, nie? O, chodźmy do strefy. Jak tam? Właśnie ty mówisz jeszcze. Kogo nie widzę. Ktoś jest nad nami, Seba. Tak? Jest? Skanuję otoczenie. Uwaga, nowy lider zabójstw. Wypatrujcie nowego lidera zabójstw. Plecak. Plecak tutaj. Poziom pierwszy. Najważniejsze jest Ewa, reszta to jest chuj, nie? Tak. Na blisko to powiem ci. RR, ciężka amunicja tutaj. Już mam ten. Idziesz sobie na górę? Jakoś? O, już idę. Nie ma co się wdupiać w bójki nawet, tylko czekamy po prostu na koniec, bo wiesz, i tak ciężko będziemy mieli wiesz, we dwójkę na team. Nic tu nie ma, kurwa, ciekawego. R... R301 tutaj. Masz dobrą broń? To jest ten R301. Mam już, porowela. Tylko musiałbym powiększony magazynek znaleźć. I ogólnie kolby jakieś, bo no, magazynek by mi się najbardziej przydał. Czekamy tu chwilę? Zamknę drzwi. Ja się schowam za drzwiami, tak jak ostatnio tutaj. Uwaga! Nowy lider zabójstw. Uważajcie, mamy nowego lidera zabójstw.
Mamy przewagę. Jesteśmy wewnątrz pierścienia. Nie traćcie wiary. Gdzieś tam sobie kogoś albo coś? Za oknem. Zrzut zaopatrzenia w powietrzu. Może jak już dotrwamy do końca, to już będzie git, nie? No właśnie. Przydałby mi się jakiś niebieski hełm, bo mam białe. A ja mam też białe. Kuj, jak wygramy to we dwójkę, to będzie zajebiście. Tędy sobie będziemy szli przed moimi drzwiami, dobra, bo tutaj jest wyjście od razu na tego. A twoja strona będzie strefa. Jest się zduża, nie? Pięć oddziałów. W ogóle Krzyś, jakiego tu masz skina panterkowego ładnego. Ja myślałem, że ta postać to gościa, to baba. Czekaj, Saba, nie idziemy, nie? Czy gdzie? Czy skitramy się gdzieś blisko? Wyjdziemy gdzieś na dach, czy coś? Żeby każdego widzieć, czy co? O, idziemy w dół? Tak, chodź, no, Krzyś, ale... skitraj do budynku, chodź. Zobaczmy, co tam będzie. Będziemy w strefie, nie? Kurwa, jeszcze trochę do strefy. Patrz sobie, jestem tu na dachu. Chodź na dach. Obserwuję, czy tutaj... O, tam jest ten, skrzynia. Aha. Rygier. Zobaczcie, czy nie ma powiększonego magazynka. Tu zajebiście mam, kurwa, nikt mnie nie widzi na razie. Ja się wjebałem na skrzynki na razie. Ale się napierdalają, oni będą szli gdzieś. Aha, przynajmniej się napierdalają, bo później będzie mniej dla nas. Znaczy ten, idziesz sobie na dach, chodź, trzymamy się razem. Ale na dachu będziesz widoczny, a tutaj nie, jest... Nie, mówię ci, oni będą wchodzić do budynku, a tu jest tak, że nie widać. Pierwszy nie jest to blisko. A, oto, tutaj, dobra. No i weź, aha, tak o. I patrz, i zaraz będziemy mieli strefę parę metrów przed nami i sobie będziemy na dachu, kurwa, nikt nie będzie nas podejrzewał, tylko musimy chodzić cicho. Urządźmy im rzeź i wydrzyjmy zwycięstwo. Jesteśmy blisko pierścienia, zostało 30 sekund. Tak, jeszcze widać, że obszar budynku jest w strefie, jak ruszy. Widzisz tam kogoś? Strzelają się. No kurwa, on non-stop. 10 sekund. Przynajmniej pierścień jest blisko. Się oglądam, czy ktoś tam... Widzisz? Nie, ja patrzę na NW. I... Ja patrzę, czy oni gdzieś tutaj nie są. Kierujcie się mapą. Pierwszy nie się rusza. Ja patrzę na prawą stronę, nikogo nie ma. Zrzut zaopatrzenia w powietrzu. Strefa ruszyła, musimy powolutku się podejść bliżej. Zajebiście, jesteśmy w strefie. Gdzie są na te teamy? Czy u góry? Już bo oni się napierdalają tam. Gdzie powoli tam w tamtą stronę zobaczyć? Zaraz, niech się dobiło, wiesz, Saba? Czekaj jeszcze. Ale właśnie stronę. Teraz, chodź, idziemy teraz obserwować właśnie, bo jak my się wyjdziemy, chodź, i tak jesteśmy daleko, chodź. Zobaczymy, co oni tam robią, bo oni się napierdalają między sobą chyba. Widzisz? Są położeni. Chodź, czyli my musimy wejść teraz na sam koniec, chodź Krzysiu. Bo jak oni będą obici, to jest szansa, że po prostu ich ujebiemy. Jak zobaczysz, że jeden oddział zginie, no, lecimy od razu. Czekaj jeszcze, idę. Chodź tu w krzaki się wyjebiemy. Z tych krzaków chodź do strefy jeszcze. Co, chodź do domku może, co? Do strefy. Chodź, tu są oni się leją, chodź. Chodź, idziemy powoli. Czekam, aż oni się wyleją trochę. O, są na dole. Chodź, Saba, nie idź tam. Czekaj, nie, ja idę w krzaki. Gdzie, widzisz ich? Jeszcze jeden oddział. Chodź,
Szybko, chodź. Teraz. Teraz albo nigdy, Krzysiu. W domku są. Leczą się, widzisz? Mniej niż minuta. Zabija zajebanego. Zostajemy z pionami. Nie! Yeah! Mówiłem ci, Krzysiu, że zrobimy to, kurwa. Jest! Ale to było zajebiste teraz, Krzysiu. No. Kurwa. Mówiłem ci, to był idealny moment, bo ty byli w chuj opić, nie? Ja tego ziomeczka praktycznie z shotguna raz, dwa chyba trafiłem. I ty praktycznie dobiłeś tego jeszcze drugiego ziomka, nie? No. Kurwa, zajebiście. Krzysiu, we dwójeczkę.